zachwiała mnie przepartą chęć zrobienia czegoś, co się nazywało preparacją na lekcjach łaciny, czyli opatrzenie tekstów komentarzami dotyczącymi realiów, znaczeń słów, ale proszę się nie obawiać, oczywiście nie będę tego robiła tak do końca. Natomiast na pewno kluczem do tego tomu, to jest coś, co każdy ma w domu, co najwyżej w różnych wydaniach. Myślę o Biblii, o Piśmie Świętym, o księdze Ezechiela. I tutaj, jeżeli padają gdzieś te zarzuty, niekoniecznie tylko pod adresem tej poezji, bo przecież w ogóle zachowań wielu z nas, że my się jakoś tam przesadnie ekscytujemy śmiercią, to chciałam zauważyć, że to jest problem, naprawdę odwieczny problem, który trwa przez dłużej niż 2000 lat. W księdze Ezechiela, w Starym Testamencie padają takie słowa: Synu Człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem, mówi Bóg do proroka. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany, otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. To jest motyw, który bardzo lubią filolodzy, bo dotyczy sztuki słowa. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną, był zapisany z jednej i z drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. To jest normalna, odwieczna funkcja poety, że bierze na siebie te wszystkie cierpienia, jakoś wypowiedziane, wyrażone, wyjęczane, bym powiedziała tutaj neologizmem, przez użytkowników danego języka. Więc to nie jest jakieś specyficznie tylko polskie. Kiedyś wysiadłam na stacji kolejowej w pewnym mieście i patrzę cytat z Horacego: Dulce decorum est pro patria mori. Okazuje się, że zginąć za ojczyznę to było słodko nawet w starożytności, kiedy się nikomu nie śniło nie tylko o jakichś siłach politycznych w dzisiejszej Polsce, ale nawet o chrześcijaństwie. Więc to jest bardzo, bardzo stara, odwieczna tradycja, jakiś mechanizm, jakaś potrzeba ludzka tutaj się wyraża. Czy jakieś już teraz pytania, czy jeszcze troszkę tych komentarzy, dopowiedzeń, propozycji interpretacyjnych? No, może by się nam przydał rzutnik i reprodukcję tegoż właśnie malarza, którego tutaj mamy na okładce, ale to też w końcu sobie może kto zechce wygooglować w domu. Na razie właśnie pytanie o pytania. Czy mają Państwo już jakieś pytania?